To, że każdy telefon dzwoni i wysyła SMS-y, to oczywiste. Ale kiedy Heja wprowadziła do oferty telefon od złotówki z krótkim czasem trwania umowy, stało się jasne, że szykuje się rewolucja. Heja powiedziała: używaj telefonu jak chcesz, a po roku wymień na nowy. Czerwona Łapa stworzyła w internecie na stronach naszej klasy letnią szkołę obsługi telefonu. Uznani wykładowcy Słodki Adaś, Stylowa Wiola, Mistrz Koszalin oraz Norbert Smakłowicz poprowadzili 4 nietypowe lekcje, wszystkie z telefonem w roli głównej. Majsterkowania, stylu, kung fu oraz gotowania. Mięso piżmowe kroimy na cienkie plastry. Po obejrzeniu krótkiego filmu uczniowie zostali zobligowani do zaliczenia egzaminu, który wymagał nie tylko zdolności zręcznościowych, ale i logicznych. Po zaliczeniu lekcji obowiązkowych słuchacze szkoły mogli wziąć udział w zajęciach fakultatywnych. Heja ogłosiła konkurs na nowatorski sposób wykorzystania telefonu. Uczniowie nadsyłali propozycje w formie zdjęć, a najciekawsze pomysły Łapa nagrodziła telefonem. Efekty nauczania? Ponad 350 000 uczniów zapisanych do szkoły Heja. Ponad 1 200 000 odsłon filmów z lekcjami na YouTubie. Ponad 5500 zdjęć nadesłanych przez internautów na konkurs. Liczne relacje w prasie, telewizji i internecie. Heja. Absurdalnie proste.